W Gminnym Domu Kultury w Kościelcu odbył się gminny etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Do odpowiedzi na pytania testowe przystąpiło 19 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-4, klasy 5-8 i szkoły ponadpodstawowe. W najmłodszej grupie wiekowej najlepiej z rozwiązaniem testu poradził sobie Szymon Mrozowski ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie. Drugie miejsce zajął Aleksander Wiśniewski ze szkoły w Kościelcu. A na trzecim miejscu znalazł się Igor Woźniczko ze szkoły podstawowej w Różkowie I. W kategorii klas 5-8 pierwsze miejsce zajął Jakub Biernat z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Drugie miejsce wywalczyła Magdalena Ćwiek ze szkoły podstawowej w Różkowie I. A trzecie miejsce zajęła Nadia Misiak ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Krystian Szczepański, drugie miejsce zajęła Paulina Sielecka, a na trzecim miejscu znalazła się Martyna Kałużna. Wszyscy uczęszczają do zespołu szkół rolniczych w Kościelcu. Cieszę się, że wielu z Was tutaj akurat rozumie bardzo dobrze, na czym to wszystko polega, bo poziom był naprawdę wysoki i niektórzy otrzymali dość duży zakres punktów. A to świadczy o tym, że zainteresowanie jakieś jest i myślę, że w przyszłości też będziecie coś w tym temacie chyba robić. Niektórzy z Was tutaj widzę, że są druhami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Też widziałem ich na zebraniu. Także bardzo fajnie, że tak się dzieje, że jesteście zainteresowani. I w dalszym ciągu będę trzymał za Was kciuki, żebyście się realizowali tam w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentowali gminę Kościelec na etapie powiatowym.